pierwszego zawodników pochodzącego z Kuby, Yaniel Rivera. Waży reprezentant Kuby, też minimalnie przekroczona jest ta waga, ale ponieważ nie jest to pojedynek o pas, wobec tego jest ten kilogram tolerancji i w tym kilogramie ta różnica się zawiera. Jego rywalem będzie, proszę Państwa, także niepokonany na zawodowym ringu. 16 walk, 16 zwycięstw, panie i panowie, Kamil Gardzieli! Kilogramy 400 gramów, również jest to wszystko w granicach tolerancji. Face to face, please. To są zawodnicy, którzy jutro będą toczyli pojedynek w kategorii średniej. Przypominam, walka, która będzie się, jeśli potrwa oczywiście, w pełnym wymiarze na dystansie 8 rund. Tak wygląda ta para zawodników. Thank you very much, please, look to journalist, to media. Tak właśnie prezentują się ci dwaj fajterzy. Dziękujemy serdecznie. Proszę Państwa, no i dochodzimy do momentu, w którym oczywiście za moment na ważeniu pojawi się jedna ze znakomitości, nie chcę powiedzieć legend polskiego boksu, bo ciągle jest zawodnikiem niezwykle aktywnym, ale najpierw zapraszam inną legendę, jeśli chodzi o rywalizację w sportach walki. Nasz gość z Brazylii, który jutro w kategorii junior ciężkiej będzie prezentował się na ringu w Jastrzębiu Zdroju. Panie i panowie, Fabio Maldonado! Legenda także oczywiście znana doskonale przez kibiców MMA, także rywalizacji w klasycznym boksie, człowiek, który niczego się nie boi. kg, 800 gramów waży reprezentant Brazylii Fabio Maldonado. A proszę Państwa, już nieśmiało, mimo wspaniałej kariery, przypominam, były mistrz świata WBC, były mistrz świata IBF w kategorii Cruiserweight, Krzysztof Diablo Włodarczyk. kg, 400 gramów, także mieści się w granicach tolerancji nasz znakomity pięściarz Krzysztof Diablo Włodarczyk, człowiek, który o boksie wie wszystko, który sięgał po sukcesy w największych walkach, jeśli chodzi o profesjonalne pięściarstwo, i tak właśnie zaglądają sobie w oczy na dzień przed pojedynkiem. Oni będą jutro na pewno starali się przechytrzyć jeden drugiego. Obaj są rzeczywiście fantastycznymi fachowcami. I oto właśnie jeszcze dla Państwa ten moment do utrwalenia. Obaj ci znakomici zawodnicy, dwie fantastyczne postaci, dwie legendy, jeśli chodzi o sporty walki. Dziękujemy bardzo, thank you very much. A ja mam teraz przyjemność zaprosić człowieka, który będzie sprawował pieczę nad prawidłowym przebiegiem walki wieczoru. Jeszcze chwila tutaj dla gwiazdora i oczywiście showmana Fabio Maldonado. Showman from Brazil. Zapraszam pana Jacka Schmidtiego from Swiss, który będzie nadzorował prawidłowy przebieg pojedynki o Mistrzostwo Europy. To jest walka wieczoru jutrzejszej gali w Jastrzębiu Zdroju, gali Knockout Boxing Night 30. Zapraszam jako pierwszą zawodniczek, pretendentkę do tytułu Mistrza Europy from Great Britain, Stevie. Tak prezentuje się zawodniczka, która do tej pory stoczyła 10 zawodowych walk, odniosła 9 zwycięstw.
Państwa, niespełna 300 gram przekroczony limit. W tym przypadku oczywiście, powiem, że jest to walka mistrzowska. Jest to oczywiście niedopuszczalne. W związku z tym ma najbliższe godziny na to, by te niespełna 300 gramów reprezentantka Wielkiej Brytanii zrzucić. No i oczywiście bez wątpienia takie sytuacje miewają miejsce niejednokrotnie w boksie i tak się właśnie dzieje. Natomiast zapraszamy teraz reprezentantkę Polski, mistrzynię Europy w kategorii super powóciel, niepokonaną na zawodowym ringu, panie i panowie, przed Państwem Laura Grzyb, Polska. 55 kg 200 g, a więc wszystko idealnie w limicie mieści się nasza reprezentantka. No i proszę Państwa, teraz wszystko w rękach reprezentantki Wielkiej Brytanii, która oczywiście, by nie zostać ukarana, musi zrzucić te niespełna 300 gramów. Tutaj nie ma zmiłuj się, nie ma litości, tutaj bezwzględne. Excuse me? Please to face to face, yes? Oczywiście nie zmienia to faktu, że Stevie Levy pojawia się tutaj do tej klasycznej jeszcze prezentacji obu zawodniczek. Andrzej Liczyk także znakomity, jeśli chodzi o mistrzostwo, obecnie trener naszej zawodniczki. Face to face oczywiście reprezentantka Wielkiej Brytanii i reprezentantka Polski, które jutro będą toczyły rywalizację o tytuł mistrzyni Europy, European Championship w Jastrzębiu Zdroju. Ten pojedynek zapowiada się szalenie emocjonująco, bo nie dopuszczamy myśli, że reprezentantka Wielkiej Brytanii, gdzie jeszcze raz 300 gram, jednak nie wbiła. Tak, proszę Państwa, kończy się nasza ceremonia. Dziękuję. Thank you very much.